Tarzana! Cześć, siemanko, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tarczami w BMW F10. Pytacie się, czemu nie 4.6? Dlatego, że te tarcze już leżą i leżą. Nie da się już hamować zbytnio tym samochodem, a zapewne zaraz będzie znów trasa do Wrocławia albo gdzie indziej, więc trzeba to zrobić na już. I pewnie sądzicie, że to tylko tyle w tym odcinku, ale nie, bo będzie jeszcze upalanie gruza, podniesienie mocy oraz wystrzały z wydechu w F10. Pojechaliśmy też kupić szeroką stal, czyli to, co jest potrzebne w porządnej furze do upalania. No i mieliśmy znów podróż do Częstochowy, w której, jak się domyślacie, nie oddawałem E46, tylko pojechałem kupić zestaw pod turbo. To jest najlepszy, kurwa, to jest najlepsze, co się, kurwa, wydarzyło. Jak oni odbierali ten samochód i zapierdolili zawieszeniem, kurwa, na tym. A wyszło... Nie oddawałem E46, tylko pojechałem kupić zestaw pod turbo, a wyszło, że poznałem jednego z drifterów, który startuje w Drift Open, no i pokazał, jak naprawdę się lata bokiem. Mierzymy, czy ta tarcza jest krzywa, jako się czy prosta. Cieszy. Tamtą już zmierzyliśmy, ma odchyłu tam, nie wiem, jaka tu jest podziałka, no 4 tak jakby te przedziałki, a ta tarcza dochodzi aż do, tak jakby od 0 do 10, jak widzicie, jak drży. Jest cała zjechana, tam tak nie było. No był tu, o, widzicie? Jest, prawie 1, prawie 10 tak jakby. A tu chyba można do 2 maksymalnie, powiem, być taki odchył, że powinno być dobrze. Zobaczymy jeszcze piastę i będzie wszystko raczej git. Zakładam rękawiczkę. Czemu Jasiu ma dwie bluzy ABC, założone break na sobie? Piastę? On ma dwie bluzy na siebie założone. Ja pierdolę, kurwa. To jest typowy, kurwa, pan mechanik, nie? Warsztatowi rozumieją. No tak, mówię, totalnie pan mechanik, nie? I będzie wszystko raczej git. Zakładamy rękawiczki. ABC, break. Jest. Oto nowa tarcza. O, ta to tak! Zobaczmy na wielkość. To samo? Ta to od razu widać, że porządna. A to nie wiem, chyba trzeba zobaczyć, czy to oryginalne były, czy to były jakieś wymieniane. Pytacie się, o kurde, czemu jest skrzyneczka, a nie ma reszty rzeczy? Nie ma reszty rzeczy, bo mi się nie chce tego tu targać. A że dachu jeszcze nie ma, no to jest jak jest. Ech, dobra. No co, one są już do... na złom? No jak chcesz, to mogę ci dać do kiji. Ciekawe, czy by weszły do Passata. Nie potrzebuję, twój ojciec nowych tarcz. Jeszcze w chuj dobre tarcze, trochę bio. Ja nie wiem nawet, czy tak... Macie też coś takiego, że na przykład chuja wiecie, co on powinien teraz zrobić? Bo ja tak mam, nie? Ja nie wiem, czy on powinien teraz przypierdolić tym młotkiem w tą tarczę, żeby lepiej zeszła, bo nie wiem, bo być może się, kurwa, przyspawała. Ale jak robi to Jasiu, kurwa, to wygląda to trochę nieporadnie, wygląda, jakby to tak nie miało być, nie? U mnie jest ściągacz też do tarcz, wiesz? To trzeba... O, jest. Tu trzeba oczyścić i też zmierzyć. Jest tu takie coś jak break. Najpierw tym piśniemy. Tu też przemierzymy. Jak ma bicie, to trzeba to wymienić. Cicho to łożysko, to nie chodzi. Nie wiem, czy nie jest wysypane. Nie? Jakby było rozdupcone 3 dupy. Bo to odkręcasz chyba tu. Wydaje mi się, że to łożysko to jest chyba... Do bania, no. Zmierzmy to, bo jak będzie krzywe, to i tak będzie trzeba jechać. Nie ma co się zastanawiać. Też. Włącz prąd. Nie może przekraczać 200 mm. Ona przekracza, zobacz. Ja wiem, że nie jest wyczyszczona, ale nawet jak wyczyścić to elegancko. 01, 02, to już trójkę łapie. Trójka, widzisz? No to nawet, no nie wyczyścić tego tak. Wiesz, ty co chodzi? 0,5 nawet łapie. Czyli to już jest, no trzeba jechać po piastę. Tylko ja moim zdaniem trzeba zdjąć, szybko psiknąć te, wyczyścić, psiknąć. Wiesz, o co chodzi? Kolorem? Pomalować. No jak już zdjąłem, to sobie, no wiesz, no pomalować. Malowaniem to bym tego nie nazwał, ale coś takiego. Zaraz tu psiknę. O, jest WD-40. Bawię się również. No bo ja wódekiem psikam, a ja chciałem cleanerem psiknąć. Takie no się natłuszcza się. No tu są z tyłu takie zajebiście duże nimbusy, wiesz? Ale zacisk, nie? Żeby go psiknąć po nieco. Dobra, ja tam to odkręcę. W międzyczasie. Dobrze, kręcę. Kolka stoi, bang. Bo ja chcę przekręcić koło, żebyś trzymał zacisk. A to się nawet miło ogląda. Która jest godzina, Kuba? Myślę, za to, że smaruję przed odkręceniem? 15 po drugiej. No to chyba łatwiej się wtedy odkręca, nie? Poszło, jedna.
Mamy ją. Tylko druga mi nie wejdzie. Czekaj, jeszcze. Przekręcę jeszcze. Dobra. On mi krętarka nie wyjdzie. Jeszcze młot. A są takie mniejsze krętarki, żeby w takie mniejsze te zakamarki wchodzić? Kurwa, ale ten zacisk był upierdolony, co? Jeszcze to wchodzi do środka. Totalnie za mało. Lubię klocka. Są, ale są słabsze. Okej, okay, no bo bateria tu tam jest głównie, nie? Kurwa, ja tak uwielbiam ten czat, wy się kurwa na wszystkim znacie, nie? Gdybyście wy kurwa w szkole byli tacy mądrzy, to naprawdę. To ja bym biedny kurwa nie był, bo byście teraz piastowali wysokie funkcje w NASA, kurwa, w Departamencie Sprawiedliwości, Hogwartu i tak dalej. I byście mieli Simoleony, żeby mi przesłać. No. Siema, Reziner. Kręcamy. Żeby wiesz, kręcamy. Gadasz jak mój stary? No wiadomo, nie? To może iść dosyć mocno. Nie, ja tego sobie nie mogę zbytnio. O. No, wyżej może to trzeba. Jesteś w szkole taki, kurwa, mądry był. No, chodź. A to jest dojebany tekst, stary. No, już chyba powinny wejść. No teoretycznie go do końca wepchnąłem, zobacz. Przyjrzyj się. Czekaj, wyjmę to. No, może nie wyjść do końca. Ustępująco trzeba by zrobić najlepiej. Bo tu miał ręce i nogi. Jest jakaś fumia. Co? A, samochód zrobił. Jak psiknę, to kurwa będzie lipa, nie? Najpierw zobaczę jak to psika. Siema, czy kczukara, diable sika. Czy kczukara. Co to jest czy kczukara? Nie wiem. Wiesz co? Kurwa, cię zsapał. Psiknę, psyk, psyk. Jedno. Teraz szpece powiedzą tak się nie maluje. Kurwa, co ja jestem? Ma. O. Widzicie? Już nie wkurwiście. No może tak się nie maluje. Na własne potrzeby. Co to kurwa będzie patrzył? Nie jest taki brzydki ten kolor. Brakuje sobie świeższymi kurwa. Ale on się obrudzi. No. I też nie ma co się spuszczać, bo to jest kurwa tam. Mi stary zawsze kazał jakiś klucz podać. Chyba kurwa 13. No i kurwa była awantura, bo nie potrafiłem... Ej, ogólnie, bo z kluczem 13, jak twój stary robi coś przy samochodzie, masz mu ją podać, jest tak samo jak w domu, gdy twoja matka każe ci coś znaleźć. I jest taka sytuacja, że ty szukasz tego klucza, kurwa, i go tam nie ma i mówisz, że nie ma, kurwa. Już dochodzi do awantury, podchodzi stary, kurwa, bierze i kurwa nagle się pojawił. I z matką jest to samo. Matka ci każe coś w domu przynieść i mówisz, że nie ma. I jest takie typowe, jak ja kurwa tam zaraz pójdę i sprawdzę i ona przychodzi, sprawdza i to tam kurwa rzeczywiście jest. A ty szukasz 10 minut i nie ma. No. To jest kurwa pojebane. Zacisk. Tu tak bardzo nie chodzi. Zobacz sobie. Tak bardzo. Ja mam wrażenie, że tak jak ojciec, każdy ma taki, ma jakieś bufy w warsztacie, tak matki mają w domu bufy, nie? Że kurwa, że te rzeczy się pojawiają, znikają. To nie chodzi. Zawsze tak jest. Ale to się ogólnie wybija. I klapek w ruch? No nie, no ja akurat w pizdę nie dostawałem, ale no to głupio, że tak było u ciebie. Wybijają, w tych się wybijają te dwie rzeczy. To się z tym trzeba. Często wybijają. Kurwa. Trzeba będzie średnim przytykiem. Sprawa wygląda następująco, że kupiliśmy te piasty i kupiliśmy te wahacze. O kurde. To chyba trzeba będzie. A tą brechę długą? Znaczy te, o tego? Nie, nie, nie podejdzie. To może nie podejdzie tego i przedłużymy tego. No ten pasek przeszkadza. Te strony się nie cofną. Trzeba w tą szarpać i tyle, no połamie się plastik, gdy się połamie. Dobre podejście.
Tutaj do tej śruby też nie ma bardzo dostępu, no ale lepiej z tej strony ją dobrać. Gdzie go odkręcisz, jak ty go nie zajmiesz tu? To jest aż dotąd jakoś połączony. Jest ten cały. I on tak jakby przechodzi przez ten drążek. No. Ja mam zawsze taką obawę. Ja mam zawsze taką obawę, że Jasiu ten, że Jasiu coś się skręci, nie będzie potrafił tego skręcić. Bo on miał kiedyś taką sytuację, że zrobił sobie remont silnika w Golfie. Miał jakiegoś tam Golfa. Rozebrał cały silnik, złożył go na nowo i nie działał. I musiał sprzedać samochód. I się okazało, że jakieś tam kurwa uszczelki czy czegoś. I że jedną rzecz jakąś chujowo zrobił. No. Wiesz co, jakbyś tu może poluzował, to by go cofnął, wiesz, żeby go nie ułamać. To ty wiesz, o co chodzi? No może go. O to, żeby się poddało, bo tu trzyma, no nie? Ręcznie tam, kurwa. Nie no, piastę nową to raczej mostkiem trochę nie bardzo. Ładna piasta. Nawet czyścić nie trzeba. Dobra, starczy. Jakubek przesyła 9. Nie wiem z jaką siłą, ale ja pierdolę. Na maksa, no siły użyć. Ile wejdzie? 3 razy y. Też można zauważyć dziwną anomalię, w której stary świeci młodemu latarką i nikt kurwą nie dostał. To znaczy? Pewnie jest tam podane. W newtonometrach. Dobra, przykręcaj czujnik. No to szyjecie, no to zabezpieczenie wcześniej włożyć. Bo teraz będzie nam się ciężko. Bo tam wódekiem psiknąć, tam co będzie. Wódekiem trzeba psiknąć i się mamy. A muszę jeszcze do kontrowania, nie wiem, który tam był. 21 albo 22. Ona była przecież zapalona, to ktoś zgasił. Wiesz, są limity na prąd? Limity? Jakie limity? No jakie? No to ktoś zmieniał ten... 3 kW, widzisz? 3000 kW na rok. 3000? A później co, dopłata? A później kary. To ty na pewno przekroczyłeś. Ale to jest spust oleju, co tu jest? To jest pompa jakaś. A, wspomagania. Ale poszło już. To możesz tą jedną osłonę przykręcić już. To. A nie malujesz jej tu? Pomaluję na tym już. Na samochodzie? No, bo to z pędzlem. No ciężko to zobaczyć, tak luzem to wiadomo, że nie ten. Nie, tam było widać, jak guma była, wiesz co? Zobacz, to kurwa. Się obokrętą, a tamtej pewnie nie ruszę. Poczekaj, zobacz, w nowym. Czy w nowym ruszę śrubokrętem? Ja też ruszę. No ta jeszcze nie jest tak zła, chyba. Chuj wie, no, teoretycznie. To też w środku tu widać pęknięcie w tej gumie. Gdzie? W środku, tak tu, z góry. No widać, widać. Kupiłem to trzeba by dwa. No co jeden? Jeden wymienić z drugiej strony? Teoretycznie można by było, no ale to kurwa. Znając życie by akurat bił ten, który by wiesz. Na odwrót by było. No to też szumi. Tam to bardziej szumiało, ale to też szumi. Lepiej chyba już obie wymienić, nie? Poszło. Ej, to jest fakt. Ktoś to wymieniał. A to tam też jest fakt. Tak? Okej. Gdzie ma turor? Nie no, chyba obie będzie wymieniał, nie? A, dobra, chyba git. Idealnie tak to oczyszczę. Może co chodzi? Dobra. Też tam drugą piastę? Dolną, większą dodałem, tak. Przytrzymaj chwilę, bo to się robi. Ja pierdolę, ile tutaj newbies tak zwanych jest. Wygląda to tak, ładny czerwony zacisk. Tarcza ZBC.
Jak będą się sprawować, to powiem dopiero jak. Nimi pojeżdżę, bo na razie to sam można powiedzieć nic. Ale to już jest top top taka firma. Ile dałem? 4000? 4 koła, no. Ile kurwa? Kurwa. Nie no, z Łodzi po znajomości trochę taniej. Fachowo. Nie wiem, jak ja się mówię, że robi coś fachowo. Wydech se pomalował. Jakieś handlarze tak robią. Panie, masz nowy wydech. Nówka sztuka. Zajrzyj se pod spód. I cały nowy wydech. Nówka sztuka. Ja pierdolę, kurwa. Ja się to chyba graffiti chciał robić. To co, chociaż tak szybko nie będzie zjadać. To niż Kuba o tej robocie. Elegancka robota, wszystko pasuje, widać tutaj zero rdzy, wszystko nowe, luks, widać, że chłopak się zna na tym, co robi. Jeszcze 4-6 pomaluję takimi sprayami. Czy kurwa zaraz głowę pomaluję takimi sprayami. Chcę, żeby tak nie wyśniło. Ja pierdolę, co ty kurwa robisz? Czemu się chce takie rzeczy robić? To jego samochód to, co ma nie robić. Wiesz, to jest ten sam moment, w którym Budda kurwa za 20 koła osłony w silniku kurwa wymienia, nie? No jakieś karbonowe kurwa z Japonii, chuj wie jakie, Turbo Express 3000. I ty mówisz, no ale po chuj to, nie? A widzisz, a on lubi, on sobie otworzy kurwa maskę dwa razy w roku, kurwa popatrzy i powie zajebiście. To jest ten sam moment, w którym ja mam korek karbonowy kurwa w M8, nie? Jak se tankuję, to se odkręcam korek karbonowy. No. Czy mi to coś kurwa zmienia w tym samochodzie? Nie, ale to 600 zł kosztowało. Dostałem w tym. Dostałem w prezencie kiedyś. No. No po prostu. Jak będzie ktoś za mną jechał, to już nie widział, że wchodzę na furę. Chyba git. Dobrze, że ma nagrane, bo nikt by mu nie kupił ta z malowanym podwoziem. Czemu? Nie. No, usługi malarskie, jak ktoś by chciał. Świadczę, będziemy malować. To też wcześniej tego nie zobaczyli. No. O, Apple Cara ma. Jedziemy sobie za Puławy kupić szeroką stal, insygnię, klasycznie oczywiście. W dobrych pieniądzach się odmaluje i tak dalej. To chyba najlepsza opcja ze wszystkich. Też wiecie, felgę się zostawi w razie czego. Niech se będzie na tych letnich, ktoś jakieś kapcie do upalania będzie zakładać i tyle. I będzie wszystko ładnie, hej, pięknie. Monos, Sierra, Sita. Jesteśmy już na garażu, a fele wyglądają następująco. Stal. Szeroka stal. Poszerzane customy do pomalowania, ale to pomalujemy. Trzeba jakąś jeszcze tutaj oponkę załatwić, bo ja mam na... Co to są kurwa za felgi? 18, a to jest 17. Więc raczej może być problem, nie? Ładne felgi kupiłem. Po chuj on to kupił. Ładne, no, mega są. Byliśmy w Pirohicie. Po fajerwerki takie leciutkie, że tak powiem. Czemu tu byliśmy? Dlatego, że... Ma to Machony, to jest taki youtuber bodajże, nie wiem, nie oglądam. Lepiej komuś dać zarobić z YouTube'a niż sieciówce, czyli Lidlowi albo komuś innemu. Takie jest moje zdanie. Co prawda my dużo nie kupujemy takich rzeczy i nawet nie wiedziałem, że mają oddział w Radomiu. Aha, to fajnie, że te pieski straszysz, kurwa. Jak można jest takim śmieciem, żeby kurwa fajerwerki odpalać? Tyle dzikiej przyrody, niszczenie natury, ptaki padające na zawał. Jak tak można? Biedne pieski. Witam bardzo serdecznie w gruzie, w ten ładny, niedzielny poranek. Mamy Sylwester, czyli za dzień jest nowy rok, a my... Ej, nie świeciły się rzeczy. Rozgrzewamy furę, żeby zobaczyć, jak ona chodzi. Kurde, czemu się rzeczy świecą? Nie ma manetek. Tu, by się przełączało. Samochód dogrzany troszkę. Tylko troszkę.
chodzi jak zły. Chodzi jak zły! Cóż za szatan to jest? Mega szatan. Wkurza mnie, że przebija bieg, no ale to jest automat. Jak ma nie przebijać biega, wiesz to? Ktoś tam pali gumę. Wbijamy bieg. Oczywiście BMW nie służy do takiej jazdy. Po prostu sprawdzamy ona, ją jak jeździ. Nie wiem kto to prowadzi. Jakiś Saszka przyjechał i prowadzi tą furę. To nie jestem ja, ja tylko głos podkładam. A tego kurwa łysego kacapa kurwa w lusterku to chuj nikt nie pozna, nie? Fisz konspiracji. Siemano, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. A czym cześć. Się zajmiemy? Zajmiemy się MHD Tuning. Pytacie się, co to takiego jest? Już wam odpowiadam, jeżeli macie silnik z BMW, na przykład N54, N55 i wzwyż i tak dalej, te nowe silniki w MK, to możecie sobie właśnie zrobić tak, że sobie gracie soft, ale zaraz wyjaśnię jak to działa przede wszystkim. Pinacie to do wtyczki OBD, no i tam sobie wszystko ustawiacie. No to więc wepnijmy sobie do wtyczki OBD i ustawmy. Już mamy zainstalowaną aplikację MHD. Przez adapter, który macie w OBD, musicie się połączyć z tą kostką i ona ma MHD and bla bla bla. No ale to raczej każdy wie, jak klika i się łączy jak z Wi-Fi i tyle. Jesteś połączony, wchodzisz tutaj w ich aplikację, która wygląda następująco. Tu macie licencje wszystkie i tak dalej. Możecie przywrócić wszystko do stokowych, fabrycznych ustawień. Następną rzeczą, którą tutaj możecie zrobić, to jest monitorowanie. Jakie ile to kosztuje? Macie takie zegary i tak dalej, itp. Ale tu trzeba włączyć do tego zapłon, więc na razie tu nie weźmiemy. No i mamy tutaj na przykład kody błędów, jakie występują. U mnie oczywiście nie ma żadnego kodu błędu, kompletnie nic. Tu macie live ustawienia w czasie, czyli podczas lotu, czyli podczas jazdy. Możecie sobie przestawiać rzeczy. Najprostsza rzecz, możecie customowe tutaj wgrywać mapy. Z tego względu, że ja tutaj mam tylko zmienionego church pipe'a, nie mam ani don't pipe'a, ani nie mam ICK wymienionego, to ja biorę stage 1, bo tutaj w konfiguracji stage 1 nie trzeba niczego wymieniać, można to zrobić na basicowych częściach. Fajne to jest? Które macie w samochodzie, czyli te, które macie w samochodzie. Ja wybieram 90, najlepiej na 98 to robić, ja mam 95 w baku, więc no niestety. No i tu macie wgranie mapy i tu macie opcje, które macie na przykład takie opcje jak boost, antylag, żeby się ładował, ta zdjęcie limitera, włączenie start-stopu. No i tutaj też macie ustawienia burblów, strzałów z wydechu i tak dalej. Tu macie strzały z wydechu, jak widzicie. Ja mam tutaj ustawione, żeby to, tu możecie zmienić na short, long, ja mam OM-owskie, hard, agresywność, długość. Tutaj kompletnie wszystko możecie sobie ustawić. Oczywiście nie patrzcie tutaj na te ustawienia u mnie, bo ja sobie te strzały i tak dalej jeszcze nie ustawiłem i one są basicowo u mnie, kompletnie nic nie zmieniałem. Sensor temperatury, limit mocy, proste. Zmienić sobie po prostu jak zmienić. No i tu macie stage 1 ja mam, potem jest stage, taką opcję możecie sobie z niej skorzystać. No i następną opcją fajną też jest, że możecie mieć parę map, czyli stage 1. Odpaliliśmy sobie go na komforcie, niech nam się chwilę rozgrzeje ten silnik. I to też jest monitorowanie z MHD. Fajne. Do ładowania ile mamy tutaj, PSI, wszystko się wyświetlać będzie. Tu oczywiście ja sobie tak wziąłem, ale tutaj można sobie zmienić co chcecie. Ja mam obroty silnika, tu może być też temperatura, każdy cylinder, wszystko kompletnie co kto chce może sobie w tym miejscu poustawiać i będzie mu się wyświetlać. Jak macie większy po prostu tablet, to tych opcji tu możecie mieć więcej. Nie, mamy 194 stopnie Fahrenheita oleju. Co prawda jeszcze nie jest to co powinno być, ale na taką jazdę ze strzałami może być. Teraz zobaczycie jak to brzmi. Oj.
jedzie. I to na seryjnym downpipe'ie. To prawda, ja mam przelot, ale wiecie. I to jest tak. Jedziecie sobie i włączacie eko. Komfort. Nic wam nie strzela. Kompletnie nic, widzicie? Weźmiecie sport. Tak trochę basowo, to zależy jak to sobie ustawi, nie? Ale mnie to cieszy. Cieszy mnie to bardzo. Te wydechy, frajdę taką sprawiałem, że to szok, nie? Jak chcesz się pobawić, załączasz sobie i masz wystrzały, nie? Czym bardziej go przypałuję, tym są większe. No to wiadomo, że to trzeba ustawić, bo to sobie sami możecie dostosować w taki sposób, jaki wy chcecie te wydechy. Czas, długość, wszystko, agresywność, czy mają być metaliczne, niemetaliczne, basowe. Wiecie, o co chodzi. Wszystko sami ustawiacie, kompletnie sami. Nikt wam tutaj nie narzuca z góry, że macie mieć to i to. Co ty zrobiłeś? Zobaczcie, jak Jasiu dumny teraz siedzi z siebie. Taki siedzi dumny, że Martyna się ucieszyła, no. Nie no, kurwa, Jasiula to zrobił jednak, no. No. Jakiś wy... Już! Już! Mateusz! Maty! Co ty zrobiłeś? Kiedy ty to zrobiłeś? Dość cichutko, bo przestawiłem teraz, żeby... Bo wcześniej ustawiłem tak metalicznie, że strzelało jak... Nie, no tak jest git. No dobra, ale to nie musiałeś nic wkładać tutaj? Wystarczy tylko to zainstalować? Wystarczy mieć wtyczkę, pobrać aplikację i masz. Serio? I możesz sobie tak łatwo? Uturbiasz wtedy samochód, to po pierwsze. Ej, trochę tak przeraża mnie. Ja się porucha chyba. Czuję się, jakby było, nie wiem, więcej koni pod maską. Jest parę koni więcej, to po pierwsze, ale zobacz, to jest najlepsze to, że jak przełączę na komfort, to jest po prostu samochód seryjny. Normalnie, tak jak było, tak? I plus tego, plus wszystko, taki plus jeszcze jest tego, że mniej pali. W każdym momencie sobie coś poprzestawiać, a nie, żeby musisz jechać do tunera, bo jednak takie wystrzały ci się nie podobają, wiesz o co chodzi. Mogę samemu coś robić w tym samochodzie, nie tylko w tym, bo to jest też do innych silników, nie tylko do tego samochodu, też do innych. Kurwa, ja 70 koła za to zapłaciłem. Spodobało mi się. Jest to fajne, przyjemne, coś innego w samochodzie się dzieje. Tak szczerze, no nie brzmi to kurwa źle. No dobrze to brzmi, tak szczerze. Jest to fajne, przyjemne, coś innego w samochodzie się dzieje. Że mamy niedzielę i święta, no to niestety nie ma jak robić na razie gruzo. Czeka na swoją kolej, żeby go rozbierać. Mam nadzieję, że jutro nie będzie padać i będę mógł wejść pod niego i zacząć go tam rozbierać, bla 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 itp. I wkładać jakieś części, tylko tak jak mówię, no niestety... Czy to Peugeota partnera możesz to wsadzić? Na tym, nad warsztatem i tak wygląda jak wygląda, że trzeba łapać takie okienka jak nie pada. Ale niestety no aparat, no ciężko jest, nie? Wiecie o co chodzi. No jutro może będzie fajna pogoda, to coś jutro zobaczymy. ABT? Postaram się dla was, tak jak mówię, robić te odcinki częściej, może nie jakieś nie wiadomo jakie upalania same i tak dalej, ale żebyście wy mieli co oglądać, nie? Moim zdaniem dobra opcja, żeby jednak tego było więcej. Może nie od razu, że wszystko robię całości, tylko wiecie, po trochu do przodu. I też podziękowania tutaj dla firmy MHD Tuning, dzięki którym w końcu ten samochód odżył. Ten samochód odżył, można nim jeździć, bawić się i tak dalej. Link do oferty oczywiście macie na dole zlinkowany, jeżeli ktoś chce, to może sobie wejść, zobaczyć jak to wygląda, jakie silniki to obejmuje. Też wbijcie na ich Instagrama, zobaczcie co u nich, jakie fury robią. Też zobaczymy ile faktycznie tutaj koni przybywa, ale do tego jest nam potrzebna hamownia. A hamownię dopiero mamy na za tydzień mówioną, bo niestety nie dało się wcześniej. Brano mi tam chyba tylko dwie czy trzy hamownie, więc... Jeszcze więcej będzie oczywiście z MHD, jeżeli ustawię swoją markę. Reklama był na początku, że z tym zawiera. Między tam odcinki to wszystko. Zobaczycie jak to będzie chodzić. I mam nadzieję, że już na pewno następny odcinek będzie totalnie z E46. Bo póki co...
co? Nie ma jak, święta też. Ten film miał wyjść dużo wcześniej, gdzie nie wiem kiedy. Czekamy na pogodę. Przyjechaliśmy znów do Częstochowy po turbo. Już je kupiłem od chłopaków, ale się okazało, że mają tu fury i potrafią latać. Więc zobaczymy. Kurwa, bałbym się. Gdzie startujesz? Bo ty driftujesz, tak? Drift open i DTS. Okej. O stary. O stary. Chyba jak ktoś potrafi driftować, to nie ma większej frajdy niż wziąć jakiegoś Jasia na fotel, pobawić się trochę po mieście, kurwa, chłop ma dzień zrobiony, nie? Stary, ja dupia. Powiem tak, to jest ogólnie 2-0, jakby ktoś pytał, a ja 3-0 nie potrafię tak zrobić, co on robi tym samochodem. Nie wiem, ile się uczyłeś, ale... A hydro masz dołączane, czy masz oddzielne te? Tu jest układ pięty. Okej. Okay. Takim, co latasz na zawodach? Takim, co latam na zawodach, mam jakby przód odcięty z tyłem. Okej. Okay. Mam przód pod nogą. Ja hamuję przodem. Moim zdaniem jest lepiej nauczyć się na małej mocy. Jak już polecisz małą mocą, to będzie ci łatwiej opanować dużą moc, niż od razu siadać na głęboką wodę. No nie oszukujmy się, samo zawieszenie, jakieś inne rzeczy mało nie kosztują. Pół osi, nie pół osi, to wszystko kosztuje, nie? Przywalić w jakiś krawężnik to raczej jest... Boli. A na takich zawodach, no to co, masz bandy i tyle. Jedynie co, możesz zderzać koniec końców. Teoretycznie tak, ale jedziesz w parach. Jeden błąd, no i tak. Siedzisz w drugim aucie, albo drugi auto w tobie. Okej, okay. No to o tym już nie pomyślałem. Oho, jest to coś, jest. Ale czuć u ciebie już taki spokój, na zasadzie, że potrafisz to robić, nie? Że nie masz takich ruchów, kurde, za bardzo wychyliło tutaj coś. Tylko masz już takie, wiesz kiedy podciąć, wiesz kiedy gaz tutaj, hamulec przede wszystkim. Takie jeździe, spokój ratuje. Tu już jest niestety w moim przypadku ten problem, że według mnie, z moim aktualnym budżetem nie jestem w stanie wejść wyżej. Okej, okay, czyli po prostu... Już wszystko z moim budżetem już dalej nie pójdę. Okej, okay, czyli byś musiał mieć siano, nie wiem, ze 150 koła, bo pewnie taka lepsza driftówka to tyle będzie kosztować, czy nie? Samo zbudowanie samochodu to myślę, że bym to dźwignął. Ale co miesiąc powiedzmy kilkadziesiąt tysięcy na zawody, no bo jednak... Tam nie założy się jakiś najtańszy opon, tylko musi być odpowiednia opona. Paliwo też na etanolu, jakieś półosie, nie półosie. Po prostu sponsorzy. To się robi suma. Wszystko jest możliwe w życiu, nie? Nie mówię, że nie, no. Bo po tylu latach jeszcze dalej coś tam próbuje jeździć. Dzięki wielkie, stary. Żyjemy. Zajebiście było. Powiem tak, nie przejechałem się tak dawno w takim stylu. Auto za 2000. Serio to kupiłeś za 2000? Ja wydałem 28 i nic nie mam. I ma gaz. Aha, i czyli jest za darmo, się jeździ prawie. Dokładnie, najlepiej. Oni to kupili za 2000, a ja wydałem 28 i co mam? Nic. A to też potrafi latać. Mój bramki po 2000, więc... To czemu akurat mi powiedziałeś, żeby kupić tam za 28? Musiałeś, żebym miał Michał obejrzeć, no to pojechałem i obejrzałem, chyba jak dobry kolega. Aha, Jasiu kupił, by the way. Jasz, kurwa, ty, jaki montaż. Co tu Jacek robi? A co to jest?
Okej. Okay. To nic o tym nie wiem. Dajcie Jasiowi suba. Nie, on nagrywa. W sumie jak mu wrzucicie kurwa 300 tysięcy subów, to zrobię patotur.